Witajcie, po dłuższej przerwie, dawno mnie nie było, ale postanowiłem, że trzeba zrobić tutaj porządek. Walka z życiem, podłe zajęcie, ale nie mówmy o bliznach. Także wracamy tutaj do roboty. Dzisiaj postaram się złożyć tego zetora. Tam przodu oczywiście nie ma, to później się tym zajmę, ale to co tutaj się uda złożyć, to na pewno złożę. Przykręcę to koło, tam jest jeszcze tutaj o półoś, tam widzicie głębiej, to chyba ta była, ale nie jestem pewny. Będę ją przykręcał, chociaż jeszcze tak, będę tamtą przykręcał półoś, bo ona jest z kalamitką, to jest 46 rok dla przypomnienia. Tu jeszcze wam pokażę pewną rzecz. O, jeszcze daszek od ciapka, tym też muszę się zająć, bo będzie potrzeba. Tutaj wam pokażę, że ten kosz satelitów, tutaj widzicie, on jest na 2 satelity, nie na 4. No i to co czeka mnie, to tutaj przykręcenie tego koła zębatego, tutaj założenie tej półosi, postawienie go na to koło, założenie pokrywy. Zobaczymy, ile mi się uda zrobić, tyle zrobię. Na razie to tam odrzucę i tak, żeby go po prostu poskładać, żeby on był na kołach. To jest ten rocznik 46, widzicie, ta zupełnie inna pompa wtryskowa zasilająca tutaj ten cały silnik, także to takie troszeczkę ciekawostka jest. Tu jest jeszcze z poprzedniej roboty, wymieniałem, nie pokazywałem wam chyba tego, a może i pokazywałem już w filmie, nie pamiętam, wymieniałem kable do świec, ponieważ tam coś nie grało w Toyocie, no i okazuje się, że to co nie pasowało, to nie były kable, a uszkodzony aparat zapłonowy, i to była ta przyczyna, dlaczego on mi tak szarpał i nie jechał. No ten temat na razie ogarnąłem, zobaczymy na jak długo, mam nadzieję, że to będzie, że to po prostu jakoś się to uda wszystko zrobić jak należy. Dobrze, tymczasem zostawiamy gadanie i bierzemy się do roboty. Najpierw poodstawiam tutaj te rzeczy, żebym miał dojście do tej półosi. Rower też gdzieś tam, a propos, jeszcze, też go na pewno sprzedam, bo nie będzie mi potrzebny. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie pierwszą rzeczą, którą muszę się zająć, to tutaj na tej ławce mam gdzieś śruby i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze półoś koronowa, ale ona tutaj już tutaj jest, ta, czemu ona tutaj się ta znalazła, to nie wiem, i czemu jest ta przykręcona, nie pamiętam. No mniejsza z tym, teraz tylko założyć w każdym razie to koło, tutaj tą półoś dużą założyć, wepchnąć, skręcić i będzie ok. Dobrze, to tyle. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko składam, tylko zrobię tu trochę, ogarnę porządek. No muszę wam powiedzieć, że przerąbana robota absolutnie. Nie wiem, to dziadostwo waży grubo ponad 20, może nawet 40 kg, trudno mi powiedzieć. Ale w pojedynkę robić to nie ma sensu najmniejszego. Ja niestety nie mam nikogo do pomocy, więc muszę sobie z tym dać radę. Ale gdybyście kiedyś mieli coś takiego robić w takich warunkach jak ja właśnie, bez żadnego jakiegoś lewarka, dźwigu czy czegokolwiek, jakiegoś tam podnośnika, żeby było wam łatwiej, to absolutnie odradzam tą robotę. Rzecz w tym, że tutaj tej półosi, tam widzicie, jest frez i on musi trafić tutaj nad frez tego koła. Więc jeden trzyma i ewentualnie reguluje tutaj, kręci w tym miejscu tą półosią, a drugi musi namierzyć koło i tak to po prostu wygląda, żeby to założyć. No innego sposobu raczej nie ma. Tu sobie zrobiłem taki prowizoryczny taki stół, żeby to mi jakoś tam po prostu sobie pomóc, bo absolutnie nie ma najmniejszej możliwości w inny sposób tego zrobić. Tutaj wam pokazuję jeszcze raz oryginalne wyjście kalamitki z 46 roku. Taka sytuacja zdarza się w te 47, ale nie jest obowiązkowa. Mogą one się pojawić, ale już w niektórych rocznikach i tego jest dosyć mało. Taka tutaj ciekawostka co do tego. No i co? I dalej będę zakładał. Spróbuję to tutaj ułożyć. No jedną ręką trzeba trzymać to koło, drugą wpychać może albo, nie wiem, kolanem, bo tu naprawdę dzieją się cuda. Wpychać tą półoś i drugą ręką regulować właśnie obrót tej osi, żeby wskoczyło to na frez. Nie będę wam tego pokazywał, bo
To naprawdę nie jest fajna, absolutnie żadna robota, człowiek się tylko męczy i naprawdę jest to przerąbane. Także postaram się to w ciągu najbliższej godziny wrzucić, ułożyć, jeśli mi się uda. No to tyle, zaraz. Myślę, że za godzinę wam pokażę, jak to wygląda. No, udało mi się to założyć. Trochę młody mi pomógł, poświecił, bo tam był problem, słuchajcie, żeby trafić tym frezem, o tym, który jest tutaj w półosi, na frez od tego koła. I on poświecił, ja to poustawiałem i tak dalej, i jakoś to poszło. Także fajnie, no nie jest to naprawdę łatwa robota. Jeszcze raz, nie polecam tego robić w pojedynkę, bo jest to po prostu przerąbane bez narzędzi, bez takich naprawdę konkretnych narzędzi, bo tutaj nie można sobie pozwolić na jakąś tam fuszerkę, że tak powiem, a poradzę. Nie, to jest po prostu kosmos. Z tym poradzę. Tu dokręcam tą śrubę ręcznie. Zaraz ją, żeby mi ta półoś nie wyleciała. Zaraz ją tutaj dokręcę, chyba 27 albo 30, nie widzę dokładnie. Ale to zaraz dokręcimy. I dokręcimy jeszcze te śruby tutaj. O, tak, o tylko, żeby przyłapać. Zobaczę, żeby się gwint schował całkiem. Jak się gwint schowa, to założę drugą śrubę. O, już jest w tej chwili wkręcony cały. Można wziąć następną. I tak dookoła, zaraz przykręcimy wszystkie. I to już będzie się tutaj trzymało. Będzie git malina. Tak jak trzeba. Dobrze, nie będę wam tutaj zawracał głowy, pokażę, jak to jest skręcone i następnie zobaczymy, bo ja nie pamiętam, czy tu pod tymi kartonami jest to koło, znaczy to jest bez gwiazdy na pewno koło, ale gdzieś tu powinna w tym momencie gwiazda leżeć, może tam gdzieś za tym kołem, ale to wszystko zaraz się okaże. Wracamy do roboty. No, kołko wrzucone. Ledwo co, ale wrzucone. Teraz je dosunę na tą odległość, co to jest, żeby mniej więcej było tak samo. Mi się wydaje, że to jest. No zobaczymy, bo tutaj nie widzę, może dotąd dojadę tym kołem. Zobaczmy z tej strony. O, tu widać ładnie. Raz, dwa, trzy, na czwartą linię. I wtedy będzie dobrze. No ciężkie to cholerstwo, powiem wam. Rękawiczki muszę założyć, bo bez rękawiczek to nie da rady. I to po prostu cyk i ona musi wejść tutaj, bo jedną ręką, ale pokazuję wam, że to, o, teraz już idzie, nie? Zobaczmy, ile tu poszło, tu dopiero jedno. Dwie te kreski, widzicie? Muszę przedostać jakoś. Raz, dwa, trzy. I cztery. I teraz to tu. Teraz to jest równo. No i tu trzeba będzie teraz. I teraz kliny. Kurczę, jak te kliny były? Chyba z tej strony, no. Żeby to się. Pewnie. No dobra, zaraz zobaczymy, bo to trzeba, widzę, je wbić. Ale najpierw założę tutaj ten drugi półksiężyc, bo żeby potem mi to nie było tak, że jeden klin pasuje, drugi nie.
Fajnie, że pogoda, słuchajcie, już zaczęła dopisywać. To w takich warunkach, jakie ja mam nędzne, to można coś porobić. O. I teraz. No widzicie, nie ma jak, bo tą kamerę nic nie widać. O, jedno. I drugie. Oczywiście tutaj tych śrub nie powinno być takich. Ale tym się na razie nie przejmuję. Teraz zobaczcie, tutaj te kliny, też ważna rzecz. One wyglądają identycznie, ale mają różną grubość. I stąd ja tutaj to muszę tak ustawić, żeby to miało ręce i nogi, bo potem będę miał problem z tym, żeby je, o właśnie, widzicie, tu zaaplikować. Weźmiemy młotek. No i to jest właśnie to, że on tu nie powinien tak wchodzić dziadosko. I chyba będzie trzeba zmienić ten, damy tu, tylko wielki, większy on jest, ale aha, to wiecie co? Jeżeli ja to obrócę, to on mi się tutaj lepiej zaaplikuje. Nie. Jego trzeba dać tutaj, bo on lepiej tu ewidentnie pasuje. O. A tego damy tu. Tylko trzeba go ustawić. O. Dobra, ja spróbuję się tym zająć dwoma rękami. Jak mi się uda, to wam pokażę, jak to wyszło, ale jeszcze muszę koło przysunąć. No i koło siedzi przykręcone, także nie odleci. Oczywiście tutaj będzie trzeba, słuchajcie, jeszcze założyć dwie śruby z tyłu, żeby to się trzymało, ale mówię, ten ja szykuję tego zetora do transportu, a nie do jazdy po ulicy, bo jeszcze jemu trochę brakuje i dlatego no tutaj nie ma warunków, także ja się z tym niestety nie będę bawił, a szkoda, bo naprawdę świetna zabawa jest. Mówię, może kiedyś, pewnie tak, kupię sobie takiego zrobionego i będę jeździł na wszystkie zloty, jakie tylko mi przyjdzie do głowy. A czemu nie? No dobra, czyli co? Pokrywa. Także tu ściągamy te manele, bo to już na razie przez najbliższych 5 minut nie będzie potrzebne. O. O, pyk. Ściągniemy to też. Ajajajajaj. Dobra. Tu damy. Później te śruby pozbieram, co tam spadły. A tymczasem trzeba położyć pokrywę. I pobawić się w przykręcanie tej pokrywy. Założymy rękawice. Tam pokrywa stoi. Zaraz ją odkopię, bo jest pod paletą. Na palecie stoi rower i tak dalej, i tak dalej. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Kabinę mam do ciapka do sprzedania właśnie. Jak będziecie chcieli ktoś do 325. Tu jest nowa ta... daszek. Tutaj jest szyba z ramką. Wiadomo, jak te wszystkie szyby, ona wymaga, żeby się nią troszkę zająć, niestety. Ale znaczy szyby, te ramki. I gdzieś tutaj jeszcze są te
całe te rurki takie po prostu, no wszystko jest, kompletna kabina z daszkiem, czy może z tamtej strony to jest, ale jest. Także jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam, piszcie na priv, nie piszcie w komentarzu, że jestem zainteresowany, chciałbym kupić daszek i tak dalej, tylko piszcie na priv, albo wiecie jaki jest mój numer telefonu, no to kto chce, to mnie znajdzie. Także zapraszam ewentualnie, bo mówię, będę ją wystawiał, jeszcze nie teraz, ale na pewno ją będę wystawiał do sprzedania, więc zanim się pojawi na jakichś ogłoszeniach, to no kto pierwszy, ten lepszy, ten będzie miał kabinę do 325 i 328 zresztą też, bo one są identyczne. Dobra, zabieramy się za odkopanie pokrywy. No, pokrywa siedzi, także wszystko jest już fajnie, jestem zadowolony z dzisiejszej roboty. Tutaj zobaczcie, to się ładnie wszystko kręci. Naprawdę tu jest bardzo porządnie, wszystko, skrzynia w świetnym stanie. Jeszcze tylko, ale to muszę pojechać w inne miejsce, żeby ten fotel tutaj na rurze właśnie przykręcić, bo no nie mam tutaj tego. Nie mam tutaj tego i niestety muszę się tym zająć, żeby to przywieźć. W każdym razie i co? Tu jeszcze zbiornik paliwa. No ale zbiornika paliwa nie przykręcę, bo potrzebuję kolumnę kierowniczą. Kolumna kierownicza. Aha, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Założyłem tą pokrywę, bo miałem tutaj drugą, a nie założyłem tej, bo ta jest od tego 47 roku, który jest w środku. Także to jest troszeczkę inny. Tu zobaczcie, na czym to polega. To jest 46 rok. Tu widzicie taki cyngwajs. I z tego co ja pamiętam, to jak tu przychodzi, to jakoś chyba coś z fotelem, ale nie mam pewności. Tu w 47 roku coś tam się zmieniło. Tego nie ma w tej pokrywie, widzicie, wycięcia, ale mniejsza z tym, to jest ten temat, który ma być. Także wszystko tutaj jest w porządku. Co jeszcze? Przydałoby się tu błotniki zamontować, ale to wszystko nie tutaj, nie w tym miejscu. Postaram się to zrobić, ale nie teraz, nie tutaj. Natomiast jeszcze słuchajcie, bo w sumie młoda godzina, tutaj co do tego zetora, to ja już niewiele mogę tutaj zrobić z nim, bo cokolwiek chciałbym zrobić, to potrzebuję właśnie kolumnę kierowniczą i potrzebuję przód, żeby założyć chociażby właśnie ten grilla, tą maskę z przodu. Żeby założyć zbiornik, no to wiadomo, potrzebna jest kolumna i tak dalej, błotniki tutaj, żebym założył, a też założę do niego błotniki, no to potrzebuję te mocowania do błotników z obu stron, te też mam, ale nie tutaj, więc w sumie to właściwie chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o tego zetora, co tutaj mogę zrobić, ale przejdziemy jeszcze, słuchajcie, przejdziemy do tego 47, bo on stoi tu, widzicie, i on już jest na kołach. Też tutaj trzeba przy nim troszeczkę porobić, ale już też niedużo. Koła z tyłu założyć. No i właściwie też pokrywa. Tutaj widzicie, on też ma przekładnie. Przekładnie ma razem z szajbą, także tutaj jest wszystko jak należy. Tak jak w tym obok. Ale tu muszę założyć mu z powrotem koła. Niestety bałaganu, tutaj jest jeszcze cała masa. Więc to po prostu nie będzie takie proste. Tu jeszcze szwagrowski ten motocykl, on na razie nie ma jak go składać. Mi on nie przeszkadza, tutaj niech sobie stoi. Jak będzie mi przeszkadzał, to sobie po prostu przestawię tą ramę, to nie jest problem. Natomiast co tutaj, widzicie, tu już jest... Kurczę, tu można by w sumie to założyć nawet ten przód do niego. Tylko że chłodnicę trzeba by założyć, a ja chłodnicy chyba tutaj... Chłodnicy tutaj chyba nie mam. No i to jest problem. Ale no nie wiem, jakoś to kurczę blade trzeba by złożyć, poukładać. Tutaj też nie jest ten przód, który ma tutaj być, bo to jest inny przód, nie ten co trzeba, ale taki jest i na razie taki musi zostać. Natomiast wszystko poza tym się tutaj zgadza. Zobaczymy, słuchajcie, ja muszę pomyśleć jeszcze z tym tematem, bo tak, tu muszę jeszcze tą, widzicie, beleczkę od chłodnicy, bo tutaj była chłodnica przyczepiona od 30 i ktoś tutaj taki numer wywinął, a ja muszę to, słuchajcie, odciąć, założyć tak jak jest i dopiero beleczkę przykręcić bez tego. Chyba że tutaj chłodnicy nie znajdę, to się nie będę z tym bawił, przykręcę belkę do tego i tak po prostu zostawię, założę tylko
tą atrapę. Oj, kurczę. No dobra, nic to. Tu w każdym razie troszeczkę jeszcze będzie robót, bo tu widzicie przede wszystkim porządek, żeby do tego wszystkiego można było dojść. Dobra, ja wiem, że mam w tej chwili pełną głowę i trudno mi się skupić nawet do nagrywania tego filmu, ale to nic nie szkodzi. Tu jeszcze muszę zdjąć tą pokrywę, bo ona jest taka ni w 5, ni w 9, żółta z tamtego, co został sprzedany, bo nie pasowała, no to wymieniłem. Tam mam ciemną, taką będzie pasowała bardziej do ciemnego. To tą coś tam, na pewno nie znajdę dla niej miejsce, to nie będzie problemu. Założę tam tą czarną i będzie ok. No i chyba tyle, nie? Tu muszę jeszcze poszukać paru rzeczy. Czekajcie, bo jeszcze myślę tak, ażeby założyć tutaj. No, tak głupio to brzmi, żeby cokolwiek, ale jeżeli założę cokolwiek. O, tu widzicie jeszcze takich parę gratów. Zawiasy do 325 do ususa. Dorabiałem na wzór swoich, w razie czego. O, to zobaczymy jeszcze, bo coś mi przyszło do głowy. To się nie nadaje, to się nie nadaje. To jest korek. Od czego to miał być korek, to nie wiem. Tutaj jakieś te śrubki to się przydadzą tu. O, i widzicie, to bym tutaj przykręcił, już byłoby z głowy. Muszę tylko poszukać krótkie jakieś dziesiątki, zaraz zobaczymy. W tych gratach tutaj jeszcze tego pełno. Nie, to co jest ósemka, to nie, ale fajne krótkie dziesiątki, żeby tutaj były gdzieś. Widzicie jakąś krótką dziesiątkę? O, jest jedna. Jest druga. Może i nowa się znajdzie jakaś taka. Dobra, są dwie. Spróbujemy. Tylko że widzicie, ja nie lubię nowych śrub dawać do starego sprzętu, bo to widać. A tak jak się da starą śrubę, to zawsze to ładniej wygląda. No przynajmniej mi się to bardziej podoba, taki efekt jest fajniejszy, że to wszystko jest jak należy. Oczywiście przy składaniu nowego to zawsze można dawać nowe śruby, nawet byłoby wskazane, ale wtedy to się maluje i nie widać, że to jest nowa śruba. Dobra, zobaczymy tą dyszkę. Czy ona tutaj wejdzie? No wejdzie. Trzeba będzie tylko to przykręcić jakoś. Oj nie, jest za długa. Chyba że najpierw włożę. O, i teraz. I to wtedy skręcę. No i tak zaraz zrobię, wezmę 17. Przykręcimy tą beleczkę, żeby tutaj ona była. Bo z tego co ja wiem, wie co pamiętam, to już chłodnicy nie mam żadnej. No co to? Mam rozklepana jest, to wezmę może 19, to powinno zapasować. 19. Osiemnaście pewnie ten. Tak. O, patrzcie, 18. 18 pasuje elegancko. Nie wiem od czego, to może jakiś ten, oto jakiegoś Perkinsa, bo przecież tam w tych angielskich to tam są takie chore śruby. Właśnie 15, 16, 18 i takie różne inne dziwolągi. Raz pomagałem przy składaniu i remoncie takiego Ursusa, daj ta spokój. To jest po prostu porażka. Dobra. I zaraz poszukamy jeszcze jedną, słuchajcie, śrubkę taką. A może tutaj w tym złomie. Jakieś może będzie. Tu jest dyszka i może to będzie pasować. Przy okazji zobaczymy, czy to 17. Tak, to jest 17. No jest co jest, słuchajcie, i tyle, no co. Szukam też tutaj cały czas tego zawieszenia dużego do 47, no ale na chwilę obecną nie do kupienia temat.
i nic tu się nie poradzi. Dobra, ja to przykręcę i spróbuję założyć tutaj, słuchajcie, spróbuję założyć tutaj atrapę. Ona, co prawda, będzie problem z nią przykręcić, bo ją się przykręca do chłodnicy, a chłodnicy nie ma i w tym momencie to będzie naprawdę problem. Natomiast spróbuję ją jakoś po prostu przyłapać na druty, żeby ona tutaj była, żeby to jakoś ubrać tego zetora, niech on wygląda. I przy okazji mniej będzie tych gratów do składania. W sensie, żeby to po prostu gdzieś wiedzieć, co wyrzucić, a co ma zostać. Dobra. No, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Tak złożyłem, ile się udało. Tak to wygląda. Pokrywa tutaj już leży. Jeszcze parę gratów muszę tutaj donieść, żeby o widzicie, tutaj już hamulec ten przykręciłem. Jeszcze parę gratów muszę tu przynieść. Oczywiście koła założę i tak dalej, tak żebym stał na kołach, o własnych siłach. Bębny pozakładam, zobaczę, co tam się da zrobić. A to, czego nie będę mógł założyć, to tak jak mówiłem wcześniej, wrzucę w skrzynkę po prostu i to będzie stało. Czy tutaj, powiedz, na skrzyni biegów, czy gdziekolwiek, ale to wiadomo, że to będzie. Tutaj zobaczcie, ten 47 jest tak samo z tą przekładnią. Tu jeszcze Wam pokażę. O, to jest pierwszy model 47 roku, bo tutaj jest jeszcze ślad takiej osłony do kalamitki. To ma pierwsze, mają takie rzeczy pierwsze modele z 47 roku. No i tyle. Dzisiaj z takiego pierwszego filmu po dłuższej przerwie. Zobaczymy. Postaram się to wszystko tak, na ile to jest możliwe, składać, kompletować, żeby to nie były te graty wszędzie, a żeby to było właśnie na ciągniku i potem już to, kto będzie chciał ciągnik, to sobie ode mnie będzie mógł go kupić. Tak jak mówiłem, ja likwiduję kolekcję i tak to wygląda. Co będę dalej robił? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno się o tym dowiecie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!